10 najlepszych piłkarzy w historii. Rafał Pawleta serwisu retrofutbol.pl zgromadził najlepsze dziesiątki z wielu rankingów, po czym utworzył z nich jedną tabelę w odpowiednim schemacie, wyliczając punktację zawodników. Za pierwsze miejsce zawodnik otrzymywał 10 punktów, za drugie 9, za trzecie 8 i tak dalej. I tak utworzył listę 10 najlepszych piłkarzy w historii i dziś Wam ją przedstawię. 10. Michel Platini, francuski piłkarz, trener i działacz sportowy pochodzenia włoskiego, uważany za jednego z najlepszych i najbardziej wszechstronnych piłkarzy w historii. Znany jest głównie z występów w klubie Juventus Turyn, z którym w tym czasie zdobył 2 Mistrzostwa Włoch, Puchar Włoch, Puchar Mistrzów, Puchar Zdobywców Pucharów i Puchar Interkontynentalny oraz indywidualnie 3-krotnie złotą piłkę dla najlepszego piłkarza Europy. Z reprezentacją Francji, w której barwach rozegrał 72 mecze, brał udział w 3 turniejach o Mistrzostwo Świata oraz triumfował w Mistrzostwach Europy. W 1988 roku rozegrał 1 mecz w reprezentacji Kuwejtu. Było to po zakończeniu kariery i zagrał tam 21 minut w meczu towarzyskim przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W rankingu uzyskał 53 punkty. 9. Ferenc Puskás, węgierski piłkarz i trener piłkarski, był zawodnikiem Realu Madryt, w którym strzelił 158 goli w 180 spotkaniach oraz rozgrywał mecze głównie w reprezentacji Węgier oraz 4 spotkania w reprezentacji Hiszpanii. Z Realem Madryt 5-krotnie zdobywał Mistrzostwo Kraju, 3-krotnie Puchar Europy oraz Puchar Króla i raz Puchar Interkontynentalny, zaś z reprezentacją Węgier zdobył Mistrzostwo Olimpijskie i Wicemistrzostwo Świata. Według rankingu uzyskał 73 punkty. 8. Ronaldo Luis Nazario de Lima, brazylijski piłkarz, który grał na pozycji napastnika, oprócz brazylijskiego posiada także hiszpański paszport. Najmłodszy w historii laureat Nagrody Piłkarza Roku FIFA dla najlepszego piłkarza świata i Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza grającego w Europie. Drugi najlepszy strzelec w historii Mistrzostw Świata. Największym sukcesem piłkarskim Brazylijczyka jest złoty medal na Mistrzostwach Świata 1994 oraz Mistrzostwach Świata 2002 i tytuł króla strzelców na tymże turnieju. Rozgrywał mecze m.in. w Milanie, Realu Madryt, Interze Mediolan i FC Barcelonie. W rankingu uzyskał 77 punktów. 7. Alfredo Di Stefano, argentyński piłkarz, występował na pozycji środkowego napastnika, rzadziej w pomocy. Zawodnik Realu Madryt oraz reprezentant Argentyny w 6 meczach, Kolumbii w 4 meczach oraz Hiszpanii w 31 meczach. Były honorowy prezes Realu Madryt. 5 lipca 2014 roku, dzień po swoich 88 urodzinach, doznał zawału. Zmarł 7 lipca 2014 roku w Madrycie w wyniku komplikacji pozawałowych. W rankingu uzyskał 94 punkty. 6. Lionel Messi, argentyński piłkarz występujący na pozycji pomocnika lub napastnika w hiszpańskim klubie FC Barcelona oraz w reprezentacji Argentyny, której jest kapitanem. Srebrny medalista Mistrzostw Świata 2014, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 2008, najskuteczniejszy zawodnik w historii FC Barcelony. W wieku 21 lat Messi otrzymał nominację do Nagrody Złotej Piłki i tytułu Piłkarza Roku FIFA. W 2009 roku zdobył obydwa te wyróżnienia i w kolejnych 3 latach sięgnął po nowo powstałą Złotą Piłkę FIFA. W 2011 roku zdobył tytuł Piłkarza Roku w Europie według UEFA. W rankingu uzyskał 100 punktów. 5. Zinedine Zidane. Francuski piłkarz pochodzenia algierskiego występował na pozycji pomocnika po zakończeniu kariery zawodniczej trener piłkarski. Podczas swojej kariery piłkarz nosił przydomek Zizou. 108 razy reprezentował swój kraj, z którym zdobył Mistrzostwo Świata w 1998 roku oraz Mistrzostwo Europy w 2000 roku. Laureat Złotej Piłki w 1998 roku, najlepszy zawodnik Mistrzostw Świata 2006, na których jako kapitan drużyny narodowej dotarł z nią do finału. Piłkarską karierę Zidane zakończył w 2006 roku po Mistrzostwach Świata. Obecnie jest trenerem Realu Madryt. W rankingu uzyskał 109 punktów. 4. Franz Beckenbauer, niemiecki piłkarz grający na pozycji stopera, a po zakończeniu kariery zawodniczej trener piłkarski, działacz sportowy. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii piłki nożnej, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, 2-krotny zdobywca Złotej Piłki. Obecnie Beckenbauer jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w niemieckim i międzynarodowym futbolu. Podczas Mundialu 2006 w Niemczech był szefem komitetu organizacyjnego. Obecnie pracuje jako ekspert w telewizji Sky Deutschland oraz jako felietonista w gazecie Bild. Znany jest głównie z występów w Bayernie Monachium. W rankingu zdobył 147 punktów.
3. Johan Cruyff, holenderski piłkarz i trener piłkarski. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii futbolu, trzykrotny zdobywca złotej piłki. Największe sukcesy odnosił jako zawodnik Ajaxu Amsterdam, FC Barcelony i reprezentacji Holandii. Jako szkoleniowiec, twórca drużyny FC Barcelona nazywanej Dream Team. W rankingu uzyskał 170 punktów. 2. Diego Maradona, argentyński piłkarz i trener piłkarski, uważany za jednego z najlepszych graczy w historii tego sportu. Został wybrany najlepszym zawodnikiem XX wieku, uzyskując 53% głosów w sądzie na oficjalnej stronie FIFA. Uzyskał trzecie miejsce w głosowaniu zrealizowanym przez członków Komisji Futbolowej FIFA i ludzi prenumerujących FIFA Magazine. Większość swojego życia Maradona zdobywał wielkie trofea zarówno z reprezentacją Argentyny, jak i również z niektórymi klubami, w których grał. Z reprezentacją zdobywał Mistrzostwo Świata w 1986 roku, Wicemistrzostwo na Mundialu w 1990 roku i Mistrzostwo na Mistrzostwach Świata Juniorów w 1979 roku. Największe trofea na poziomie klubowym zdobywał grając w Napoli, z którym zdobył Puchar UEFA oraz jedyne dwa tytuły Mistrzostw Włoch w historii drużyny. W rankingu uzyskał 254 punkty. 1. Pelé, brazylijski piłkarz, działacz sportowy, polityk, honorowy prezes New York Cosmos. W latach 1995-1998 minister sportu Brazylii. Mecze rozgrywał jedynie w dwóch klubach. Santos FC oraz New York Cosmos. Zasłynął jako piłkarz reprezentacji Brazylii. Pelé z 12 bramkami jest na 5. miejscu listy najskuteczniejszych strzelców Mistrzostw Świata. Poza tym jest jedynym piłkarzem, który ze swoją drużyną aż trzykrotnie zdobywał Puchar Świata. Karierę czynną piłkarz zakończył mając na koncie 1281 goli i 1363 rozegrane mecze. Był autorem 92 hat-tricków. W jednym z meczów strzelił 8 bramek, podczas gali w Zurichu w 2014 roku otrzymał honorową złotą piłkę. W rankingu uzyskał 294 punkty. Na koniec wspomnę o piłkarzach, których zabrakło, lecz warto o nich wspomnieć. Cristiano Ronaldo trafił na miejsce 12 z 42 punktami, zaś Ronaldinho jest na miejscu 21 i ma 8 punktów. Na koniec spróbujcie stworzyć własną listę 100 najlepszych piłkarzy w historii i przedstawcie ją w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!